dzisiejszy odcinek był bardzo długi dosyć, 317 km. No było bardzo gorąco, no jechaliśmy praktycznie w trójkę cały czas, tutejszy zawodnik, Rafał, no i ja. Zawodnik tutejszy nie wyjechał z punktu tankowania, nie wiem, coś chyba mu się stało. Z Rafałem pojechaliśmy razem dalej do końca, no dojechaliśmy do końca etapu razem. 30 km ostatnie było, no po prostu mordęga, no już myślałem, że nie dojadę. Ale dojechaliśmy szczęśliwie. Dzisiaj również zawodnik, który był pierwszy w generalce, miał wypadek na wydmach, urwał mu się wahacz. Przez to skoczyłem w tym momencie też nieoficjalne wyniki na drugie miejsce. Jutro ostatni etap, postaram się dobić drugie miejsce w generalce.